Miro Invest 13 lipca. Zapraszam na aktualizację sytuacji na rynkach finansowych. I jedziemy od razu z rynkiem akcji. Klasycznie już, jak zwykle właśnie, zaczynam od rynku akcji. Później będzie Bitcoin, później miedź i złoto, a na końcu, jak zwykle, dolar jen. Ale jak już powiedziałem, zaczynamy od rynku akcji i klasyczny już układ okienek, czyli Eurostoxx 50, poniżej indeks zmienności do tegoż indeksu. No i co my tutaj widzimy? Indeks ładnie nam zaczyna znowuż rosnąć. Oczywiście cały ten układ przypomina tworzącą się formację ramię, głowa, ramię, a więc głowy z ramionami. Jednakże ta formacja, aby stała się faktem, musiałyby tutaj nastąpić spadki i to wsparcie na poziomie 4820 punktów musiałoby być wybite w dół. Wtedy faktycznie można by powiedzieć o tej formacji głowy z ramionami, o wybiciu w dół i że faktycznie no, raczej należy oczekiwać dalszych spadków. Póki co jednak sytuacja jest zgoła odmienna i mamy szansę, jak widać, na kontynuację hossy na rynku akcji. Potwierdza to zresztą indeks zmienności, który mimo tutaj tych prób wyskoku, one się właśnie dokonują w tych momentach dojścia do tego wsparcia, po tych wyskokach zawraca. Natomiast gdyby faktycznie doszło tutaj do przełamania się w dół, indeks zmienności znowuż wybiłby nam ten poziom tutaj oporu, to jest poziom 17,2, to wtedy oczywiście mielibyśmy bezpośrednie zagrożenie dalszymi spadkami. Natomiast póki co indeks akcji Eurostoxx 50 wskazuje na kontynuację hossy, a indeks zmienności temu wskazaniu wtóruje. I wszystko wygląda dobrze. Natomiast co do systemu, co do metody ujętej w prosty system, na tenże indeks, to tutaj nic się nie zmieniło i mamy ciągle sygnał zamknięty long. Oczywiście w przypadku kontynuacji zwyżek, najprawdopodobniej w przypadku pokonania tutaj tego szczytu, ponownie metoda systemik zasugeruje mi otwarcie ponowne otwarcie zamkniętego longa. Natomiast póki co long pozostaje zamknięty, a fakt, że ten system odpowiada u mnie za połowę zaangażowania w akcje, to też moje zaangażowanie w akcje to 50% oczywiście tej części portfela, która odpowiada za rynek akcyjny. Generalnie. Tu nie chodzi tylko o to, że dotyczy to Europy, tylko generalnie całych aktywów akcyjnych. Zobaczmy w takim razie na S&P 500. Tutaj ten wskaźnik koniunktury, okoliczności dla tegoż indeksu. Tutaj oś na niebiesko, niebieska średnia nad czerwoną średnią, a więc te dwa systemiki odpowiadające za po 25%, czyli łącznie także za 50% nastawienia na akcje, obydwa wskazują na open long. Natomiast trudno nie zauważyć, że tutaj ta sytuacja, no, podobnie jak tutaj, nieco się tutaj chyli. Tak raczej można podejrzewać, że tutaj mamy jakąś, no, hossę dojrzałą, tak.
Nie jest to tutaj ten moment gdzieś z przełomu lat 2022-2023, gdy ta hossa się jakby znowuż rodziła na nowo. No nie, tutaj raczej jest faza schyłkowa. Natomiast podobnie jak tutaj widać, że ta faza schyłkowa nie musi oznaczać od razu spadków, albo też spadki mogą być przejściowe, później mogą być spore nawet odbicia, kontynuacja wzrostów. Natomiast generalnie takie zachowanie tutaj tegoż mojego wskaźnika sugeruje właśnie albo spadki, albo jakąś podwyższoną zmienność, w której ja na przykład nie lubię uczestniczyć. Ok, spójrzmy w takim razie teraz na coś, co także zawsze pokazuje, a jest nim Total Put Call Ratio dla S&P 500 i tutaj bez zmian. Hossa na S&P 500, Total Put Call Ratio generalnie na dół, mimo tam jakichś drobnych ruchów robaczkowych. Tak. Generalnie zatem rynek opcyjny całkowicie nam potwierdza tą obecną hossę i nie wskazuje na jakieś rychłe, bezpośrednie zagrożenia dla tej hossy. Tutaj taka ciekawostka. Po odczytach inflacji ostatnich w czwartek indeks małych spółek w Stanach, Russell 2000, zanotował niezwykle silny wzrost jednosesyjny na 3,9%. Ten wzrost był kontynuowany w piątek, aczkolwiek tutaj pod koniec nieco oklapu. Tym niemniej warto sobie odnotować, że małe spółki w Stanach właśnie po tym odczycie inflacji mniejszym, miało być 3,1, a było 3%, no, odzyskuje siły i przez jakiś czas niewykluczone, że właśnie rynek małych spółek w Stanach, czy też rynki europejskie, a może i właśnie emergency, tak jak nasz rynek, mogą zachowywać się lepiej niż S&P 500 czy Nasdaq. Tak, natomiast zobaczmy sobie w szerszej skali siłę względną tychże indeksów. To tutaj mamy właśnie Russell 2000, no i widać, że mimo tutaj tej silnej zwyżki, siła względna to jest totalna porażka. Mimo nawet takich dużych zrywów, nic z tego na dalszą metę nie wynikało. Ciągle indeksem dominującym pozostaje nam S&P 500, a zważywszy na trwający jednak ciągle szał na sztuczną inteligencję, tym koniem pociągowym jest Nasdaq. Zobaczmy może jeszcze Chiny. Także jest fatalnie. Zobaczmy rynek europejski. No także siła względna no nie pozostawia jakby złudzeń. Mimo lokalnie możemy zachowywać się lepiej, to generalnie inne rynki nie umywają się do rynku amerykańskiego. Póki co. Zobaczmy może nasze tuzy, WIG20, albo ogólnie dajmy sobie WIG. No tutaj ciągle jest nadzieja, że nasz rynek jakoś będzie kontynuował tą hossę. No i zobaczmy w takim razie Nasdaq 100, ponieważ on był i jest ciągle koniem pociągowym obecnej hossy. No on tutaj się nam ostatnio zachował dosyć nieładnie, bym powiedział. Natomiast mimo wszystko, mimo tych spadkowych dziobongów, siła względna Nasdaqa do S&P 500, wykres tej siły względnej, no pokazuje tutaj nam bieżący trend wzrostowy. A więc nic się nie zmienia. Mimo
pewnych zawirowań, wszystko pozostaje po staremu. Choć tak jak powiedziałem, faktycznie można oczekiwać, że spółki małe, czy też europejskie, czy też rynków wschodzących mogą się zacząć zachowywać lepiej lokalnie niż rynek w Stanach, jeżeli chodzi o S&P 500 czy Nasdaq 100. A jeszcze jedna ciekawostka, pokazywałem Total Put Call Ratio, a teraz właśnie w związku z tym, co się działo w czwartek i było kontynuowane w piątek na Russellu 2000, mam tutaj taki indeks Stuka dla wszystkich spółek ze Stanów za ostatnie 5 lat. Każda spółeczka, ich jest tam jakieś 8-9 tysięcy wziętych pod uwagę, ma ten taki sam udział, a więc tutaj widać tą średnią spółkę ze Stanów. Tam praktycznie trwa hossa od 2022 roku. W roku 2023 także trwała Bessa. I ta Bessa póki co trwa nadal, tak? Dopiero w tej chwili jest tutaj szansa na jakieś podwójne dno i na jakieś odreagowanie. I może właśnie z tym mamy do czynienia. A zwyżka na Russellu 2000 to potwierdza. Jakieś tylko odreagowanie. No, zobaczymy. Ja tam oczywiście życzę jak najlepiej bykom. Natomiast ciężko tutaj od razu zakładać jakąś dominację spółek małych, czy też spółek indeksów europejskich nad starym, poczciwym S&P 500. Dobrze. Przechodzę teraz, przejdę może do Bitcoina. Na Bitcoinie bez zmian. Z 5 metod ujętych w systemiki od zeszłego tygodnia nie zmieniło się nic. 4 ciągle pokazują brak pozycji, a jedna pokazuje open short i to się nie zmieniło. Rynek ten jest dosyć nudny, tu się ostatnio nic nie dzieje. Oczywiście różni youtuberzy przeżywają tutaj te spadki, że może to koniec tej hossy, może nie wiadomo co. Natomiast ja do tego podchodzę raczej tak metodycznie. Czy ten Bitcoin będzie po 57 tysięcy, czy po 17500? Nie ma większego znaczenia, byleby te ruchy można było jakoś wykorzystać. I tyle w temacie. Ok, przechodzę dalej do miedzi. No, bo miedź tutaj ostatnio zaczyna się nieco lepiej zachowywać. To była taka, po tym odbiciu była korekta tej korekty i znowuż wchodzimy jakby, miedź pokazuje chęć do dalszych zwyżek. No, ciekawe. Widzimy, że po dojściu tutaj do tego poziomu mniej więcej nastąpiło odbicie, cofka i znowuż ostatnia sesja plus 1,2. Natomiast jeżeli chodzi o mój systemik na miedź, oczywiście ten, on jest prosty jak siekiery, bazuje na wybiciach z kanału, klasyka. On tutaj mi pokazuje ciągle zamknięty long. Natomiast generalnie w dłuższym terminie ta metodologia mi się sprawdza, więc żadnych tutaj zmian nie wprowadza. Aczkolwiek kusi ponownie otwarcie longa. Okej. Jeżeli chodzi o złoto, sytuacja podobna. Tutaj także moje bieżące wskazanie to jest zamknięty long. Natomiast jak widzimy, złoto znowuż pragnie kontynuować zwyżki. Prędzej czy później
W takim przypadku pozycję długą otworzę i to może i na złocie, i na miedzi, ale póki co jeszcze nie. Ok, zobaczmy w takim razie jeszcze KGHM. KGHM tutaj też ładnie nam odbił i kontynuuje to odbicie. Kontynuuje tą zwyżkę. Natomiast obydwa systemiki na KGHM. Tutaj też bez zmiany o dziwo. Pierwszy systemik ciągle ma zamkniętego longa. A drugi systemik ciągle ma otwartego szorcika. I tutaj już jest minusik. Natomiast takie popatrzymy sobie na linię equity, no to tutaj no nie ma tutaj nic nowego. Bywało fatalnie tutaj. Praktycznie wystąpił spadek, który zniweczył prawie 2 lata. Natomiast jest to jeden z kilku systemów, a co do KGHM-u jeden z dwóch. Natomiast do tego mieć złoto i oczywiście inne systemiki. Wpisuje mi się to generalnie w całość i tutaj też nie widzę potrzeby dokonywania jakichś panicznych zmian. Aczkolwiek przy kontynuacji tych zwyżek pewnie padnie sygnał kupna, czy to na złocie, czy na miedzi, czy też i w końcu na KGHM-ie. Póki co bez zmian. I dochodzimy do dolar jena. I tutaj właściwie sytuacja jest najciekawsza na ten moment. Według mnie to, co się dzieje na dolar jenie, jest ciekawe z kilku powodów. Oczywiście w czwartek duży spadek. On nieco zelżał, ale w piątek poprawił się ten spadek, dobił leżącego, prawda? I z czego to wynikało? No ten odczyt inflacji niższy, on zaowocował oczywiście zwyżką obligacji 10-letnich, a więc spadkiem rentowności w dolarze. No i oczywiście spadkiem na indeksie dolara, czyli osłabieniem się dolara. Mocne obligacje, czyli spadające stopy i słabnący dolar, to oczywiście jasny sygnał dla dolar jena, czyli w dół. A tutaj też, no nie sprawdzałem, ale najprawdopodobniej no dołączy się do tego Bank Japonii. Dołożył do pieca, że tak powiem. No i udało się zbić ten kurs i dać pstryczka w nos wszystkim carry tradingowcom, tak? Czy jak to ja to mówię, kolekcjonerom dodatnich punktów swapowych. Natomiast tak w szerszej skali ciągle ten trend zwyżkowy na dolar jenie trwa. Oczywiście oprócz dolar jena mam także pozycję na euro jenie. Chodzi mi o jakby częściowe przynajmniej wyeliminowanie wahań euro dolara. Natomiast jak ja to widzę, tak syntetycznie, no i to oczywiście z pomocą przychodzą właśnie takie systemiki. Miałem tylko 3 na dolar jena, w tej chwili mam 5, 2 na euro jen i 3 na dolar jen. I co się ostatnio stało? Dwa systemiki na euro jena, tam ciągle sygnał pozostaje open long. Na jednym systemie dolar jen pozostaje open long, a dwa systemiki na dolar jena close, zamknąć pozycję długą. No ale też tak uczyniłem.
Ale sobie tutaj je przelecę. Tutaj widzimy pierwszy systemik na dolar na euro yen open long. Drugi system na dolar yen open long. Oczywiście na euro yen. Oczywiście dla euro jena system, obydwa systemiki przewidują mi pozycję zarówno long, jak i short. Natomiast dla dolar jena przewidują tylko long, czyli kup lub sprzedaj. Tak, i tutaj mamy dwie pozycje na longu na euro jenie ciągle. Ten spadek to widocznie zbyt mało, by panikować. Natomiast tutaj dla dolar jena mamy open long dla jednego systemu, a dla pozostałych dwóch pokażę. Mamy zamknięty long, na szczęście na plusie. I kolejny system, także zamknięty long, czyli drugi system zamknięty, na szczęście na plusie. A więc tutaj jakiś zysk kapitałowy był, jakieś tam punkty swapowe wpadły. Jest ok. A moje nastawienie generalnie dla jena, z tych pięciu systemów trzy ciągle wskazują na słabość jena, które można wykorzystać przez longi, dwa longi na euro jenie i jeden long na dolar jenie. I takież jest właśnie moje nastawienie po to, by wykorzystać słabość jena. Natomiast kolejna sprawa. Trudno nie zauważyć, że ten proces, ta zwyżka na obligacjach ostatnia, wpisuje się generalnie w taki proces jakby powolnego, ale jednak odwracania tendencji spadkowej na obligacjach, na nową tendencję, wzrostową. Oczywiście nie od razu Kraków zbudowano. To może potrwać kilka kwartałów czy kilka miesięcy. Natomiast jest tutaj coś na rzeczy. A więc wszyscy kolekcjonerzy dodatnich punktów swapowych, z takich par jak właśnie dolar, jen, no powinni sobie rozważyć, moim zdaniem, takiego hedge'a pod postacią długiej pozycji na obligacjach. Ponieważ zarówno obligacje zaczynają tutaj wytracać ten pęd spadkowy, a dalsze obniżki stóp procentowych, no jednak będą sprzyjać, i słabnąca inflacja, no będą sprzyjać w dalszej perspektywie, no jednak wzrostom cen obligacji, czyli słabnącym rentownością. A też nie zapominajmy, że koniunktura na rynku akcji jest dojrzała i nie można wykluczyć takiej sytuacji, że ewentualne spadki na rynkach akcji będą dolewać jedynie do oliwy do ognia do wzrostu na obligacjach przed ucieczką od aktywów ryzykownych. A więc ten hedge dla dolar jena, czy też dla dolar jena i dla rynku akcji może już niebawem, hedge pod postacią długich pozycji na obligacjach, moim zdaniem jest warty rozważenia, i to jest praktycznie najważniejszy punkt tutaj tego wideo, jaki tutaj w tej chwili mówię. Oczywiście moim zdaniem to jest tylko moja opinia, ale właśnie na to chciałem zwrócić uwagę. Ok, i w zasadzie to by było
Na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. I do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Pozdrawiam.